Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj przetestujemy sobie nowy tryb w Forzie Horizon 5 DLSS 3.0, czy po prostu 3, w którym mamy zupełnie nową technologię, która powinna dodać nam FPS. Najpierw szybki unboxing karty graficznej RTX 4080. A potem zrobimy sobie testy w dwóch grach, czyli w Forzie Horizon 5 i w Cyberpunku. Usiądźcie wygodnie, bo test będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawy. Bardziej dociekliwi znawcy sprzętu zauważą, że moja dotychczasowa karta graficzna RTX 3080 Ti ma większą przepustowość pamięci i nieco więcej procesorów przetwarzania. Z tym, że są to procesory trzeciej generacji, które mają niższą wydajność niż nowe czwartej generacji o nazwie Tensor. Pamięć w nowej Nvidia GeForce RTX 4080 ma 16 zamiast 12 GB pojemności pamięci operacyjnej i znacznie wyższe taktowanie, bo aż 22,4 gigabita na sekundę zamiast 19 gigabitów na sekundę starej karcie graficznej. Podobnie z taktowaniem bazowym rdzenia, które teraz wynosi aż 2520 MHz zamiast 1365 MHz, dzięki czemu na papierze karta jest średnio o 50% bardziej wydajna. Za chwilę sprawdzimy, jak realnie sprawdza się to w grach. Tak sobie wygląda i ona już mi się wydaje naprawdę bardzo, bardzo duża. A tu mamy takiego molocha. Ona jest delikatnie większa od tej mojej poprzedniej karty, ale układ chłodzenia jest naprawdę dużo, dużo większy. Zobaczcie sobie na to. Wielkie to jest. Te wentylatory, zobaczcie, też mają większą średnicę. Cały ten radiator jest potężny. Też jestem ciekawy, czy większe temperatury będzie karta graficzna osiągać przy obciążeniu, czy będzie mniejsze osiągać, zobaczymy, ale zobaczcie, jak wygląda to chłodzenie. No potężne to jest naprawdę. Sama karta jest wyposażona w RGB Fusion, dzięki czemu łatwo dostosujemy wygląd podświetlenia do reszty podzespołów, a także metalową płytkę ochronną z tyłu, która poprawia dodatkowo odprowadzanie ciepła. Chłopie, to wygląda astronomicznie. Mam tutaj taki dołączony do obudowy uchwyt i zobaczcie, jak bardzo musiałem go wysunąć w tę stronę, żeby zmieścić tę kartę graficzną, ale finalnie obudowa się zamyka. Także jeszcze ta karta mi się zmieściła. Następnej generacji karta graficzna będzie wymagała już chyba niestety większej obudowy komputerowej. No i teraz sprawdźmy. Robimy sobie wielkie włączenie. Okej. Zobaczmy wentylatory. Wszystko sobie pracuje i za chwilę podłączamy komputer, no i sprawdzimy, co on teraz potrafi. Dual BIOS w Nvidia GeForce RTX 4080 może sprawić, że wentylatory całkowicie się zatrzymają. Podwójny BIOS sprawia, że karta sama może przełączać się w tryb cichy i tryb podkręcony, w zależności od zapotrzebowania całego systemu. Koniec z odrzutowcem przy oglądaniu ludzkich filmów. Forza Horizon 5 w ostatniej ogromnej aktualizacji otrzymała wsparcie dla nowej technologii DLSS 3, która dodaje generowanie klatek przez AI. To nie żarty. Od teraz gry obsługiwane przez RTX 4000 odpowiadają za renderowanie 1/8 pikseli, które widzimy na ekranie. Czekaj, co? Nie czuję się kompetentny, by wytłumaczyć, jak to właściwie działa, ale odsyłam bardziej ciekawych do wideo. Link w opisie filmu. Forza Horizon 5 ma teraz specjalną zakładkę, gdzie możemy włączyć sobie generowanie klatek AI. Dostępne jedynie dla posiadaczy kart RTX 4000. A teraz zobaczcie sobie porównanie z moją starą kartą graficzną. Zwróćcie uwagę na temperatury nowej RTX 4080, które są niższe o około 10 stopni Celsjusza. To bardzo dużo.
Sama moc obliczeniowa nowej karty daje nam zysk rzędu 40 FPS-ów na tych samych ustawieniach gry, tej samej rozdzielczości. A teraz zróbmy sobie drugi test, używając najnowszej karty RTX 4080, która wykorzystuje AI, by stworzyć dodatkowe klatki i zwiększyć ogólny klatkaż gry przy zachowaniu tej samej jakości obrazu. Jak widzicie, zysk tutaj z nowej technologii jest naprawdę potężny. Już nie mówię o samej mocy obliczeniowej tej karty graficznej, która już dodaje nam kopa, ale sama ta technologia generowania klatek, trzeba przyznać, że robi robotę. Zobaczcie, w stosunku do zwykłego DLSS ustawionego na jakość, mamy zysk aż 40 FPS-ów, czyli ze 160 do 200 i ponad 200 nawet miejscami. Także to jest ogromny zysk wydajności. Utworzyłem dla Was oddzielny gameplay, taki suchy, z benchmarkiem, gdzie możecie sobie obejrzeć, jak gra się zachowywała, jak karta graficzna się zachowywała w różnych warunkach. Taki po prostu teścik. Jeśli jesteście zainteresowani kupnem nowej karty graficznej, to sprawdźcie sobie ten gameplay koniecznie. Link macie oczywiście w opisie tego filmu. A teraz czas przejść do Cyberpunk 2077, czyli gra, która stała się prawdziwym benchmarkiem i koszmarem dla kart graficznych. Do Cyberpunka też dodali DLSS 3.0 i prawdę mówiąc czekam jeszcze na nowy tryb, który będzie nazywał się Ray Tracing Overdrive, dodający prawdziwy Path Tracing. No ale na razie tego trybu jeszcze nie ma w grze, na razie testujemy sobie tylko DLSS 3.0. Sprawdzamy AI Frame Generation w DLSS 3.0. Cyberpunk oczywiście jest ustawiony na maksa, z tym, że mamy rozdzielczość 1440p, ray tracing, wszystko to, co teraz można ustawić w grze na maksa, to jest wszystko ustawione na maksa, poza jedną opcją, czyli rozmycie ruchu, zmniejszyłem do poziomu średniego, dlatego, że dostaję mdłości, jak tego rozmycia ruchu jest za dużo. I zobaczcie sobie teraz porównanie z włączonym DLSS 3.0 i z wyłączonym DLSS 3.0. I zobaczcie, FPS-y z około 90 do 140 na tych samych ustawieniach. I tutaj tak samo jak w przypadku Forzy, udostępniam Wam pełny gameplay Cyberpunka, żebyście mogli zauważyć, czy są jakieś w ogóle artefakty związane z generowaniem klatek AI. Bo powiem Wam, że to po takich krótkich moich testach, które sobie robiłem, naprawdę nic nie zauważyłem. Ani w Forzie, ani w Cyberpunku. Po prostu przesuwasz jeden suwak i nagle masz o te 50 FPS-ów więcej. W tym wypadku to chyba nawet jeszcze więcej niż 50, nie? Rozwala mi to głowę. Ej, serio wam mówię, rozwala mi to głowę. Jeszcze zrobiłem sobie takie porównanie do starszej karty graficznej, czyli mojej RTX 3080 Ti, która była ustawiona, gdzie DLSS był ustawiony na jakość. No i zobaczcie sobie, jak wygląda porównanie do obecnej karty graficznej. I zobaczcie tutaj, FPS-y dwukrotnie wyższe w stosunku do poprzedniej generacji karty graficznej, plus mamy niższą temperaturę pracy z około 68 do 59 stopni Celsjusza, co myślę, że jest zasługą tego przeogromnego chłodzenia i wielkich coolerów, które znajdują się na nowej konstrukcji. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o nowej
nowej karcie graficznej RTX 4080. Z jednej strony generowanie klatek AI wydaje się takie kontrowersyjne, ale powiem wam, że działa to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Chociaż tak jak i wy, byłem sceptyczny. Już teraz DLSS 3.0 obsługuje 30 gier, a w niedługim czasie będzie pojawiać się ich coraz więcej. Wielkie podziękowanie dla Nvidia Polska oraz Aorus Gigabyte za podesłanie mi fantastycznej RTX 4080 do zrobienia tego testu. A ja wam dziękuję, że byliście na tym odcinku i do zobaczenia następnym razem. Cześć!